Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Rozpoczynamy dzisiaj poziom pod tytułem Koloseum. I mamy szczurki na sam początek. No, wygląda to dosyć interesująco. Jeszcze jakiś szczurek? Chyba się gdzieś zablokował, wiecie, bo słyszę, a nie mogę namierzyć. Doskoczę tutaj w ogóle? A tu jesteś. Co to miało niby przestraszyć, czy jak? A tam na górę się mogę dostać. A czy ja tam mogłam się dostać tędy? Aj, nie w ten sposób, ale dobra. Bo może szybciej da się tutaj wejść. Jak najbardziej. To bym sobie w sumie skorzystała. Nie do końca wiem, gdzie ma mnie to wszystko zaprowadzić, ale nie będę może narzekać. Ach, bo tutaj można zejść. A, bo tu jest zbiornik z wodą, okej. Kurde, nie, co ja zrobiłam? Dobra, wejdziemy jeszcze raz. Tamtych naboi chyba już nie mogłam zebrać z tego, co widziałam, bo mi się nawet nie podświetliły. I zresztą nie dziwne, bo to są chyba naboje do Magnuma. A Magnumy dopiero będziemy znajdować. Dopiero je znajdziemy. Tak czułam, że dostanę. No ale dobra, już chciałam się szybciej dostać. Tak, nie mogę ich zebrać. Także no dobrze, nie będę w takim razie ich zbierać. I spróbujemy popłynąć. A, no pięknie, dobra. Już zły strzał. Trzeba się będzie w takim razie wynurzyć. Przynajmniej jest to w miarę realistyczne, że wiecie. Nie każda droga okazuje się być poprawna. I teraz bodajże tutaj. O, nie, dobra, jeszcze nie do góry. No, coś czuję, że się zaraz uduszę. Może jednak nie. Uff, udało się. Szczury, nietoperze, co się tutaj dzieje w ogóle? Bez przesady. Okej, tu się mogę powspinać. Tam jest apteczka, więc od razu skorzystam sobie z okazji. Świetnie. I chwilowo nigdzie tutaj raczej nie dojdziemy tędy. Tu mogę chyba wejść na tą skrzynię? Nie mogę? A. To co, ja tamtędy miałam wejść? Nie, pewnie tędy w drugą stronę kompletnie. Tak to wygląda, jakbym mogła tędy skakać. Już też widziałam, jak lecę do tej wody z powrotem. Okej, tu się odbijemy do tyłu. I teraz tędy. I co? I myślicie, że ja dolecę na to? O, doleciałam. Okej. Czemu wydawało mi się, że coś na mnie wyskoczy? Punkt kontrolny. A, już mi się przypomniało. Mamy minibossy. Minibossów, tak powinno chyba powiedzieć. O kurde, dobra. Nie miało tak być. Okej, widzę, że się obeszło bez korzystania z furii. No niech będzie. Mamy arenę. Widzę, że
gra mi dała amunicję do strzelby. Muszę wreszcie zacząć używać jej, no nie? Jak się zmieniało broń w tej grze? Amunicja, strzelba. Mam 32 naboje. Ok, tu sprawdzamy ilość apteczek. Mamy dziecię kwalopeka i dziennik. Tak profilaktycznie. Sterowanie. Jak się zmieniało broń? Pauza, plecak, poprzednia broń, następna broń. Dobrze rozumiem? Wiecie, co ja bym sobie zmieniła w takim razie zmianę broni? Chyba pod G niczego nie mam. Coś było pod G? Aha, to, dobra. To zmianę broni sobie zrobimy. I spróbujemy teraz... Dobra. Super. I co ciekawe, mogę zebrać naboje. Okej, teraz mamy max naboi. No i świetnie. I teraz pytanie, jak się stąd wydostać. To wygląda dosyć... Tak jakbym mogła... No i mogę. Widzę, że dobry miałam pomysł. Słychać piera. Wow. Nie lubię nietoperzy. No dobrze, widzę, że tutaj powinnam się tędy móc gdzieś dostać. Dziwię się, że gra mi daje naboje do tego. Okej, to są akurat do strzelby, to rozumiem jeszcze w miarę. A, ja się tam mogłam wspinać. Dobra, mój błąd. To dlatego ta kamera tak się spojrzała na mnie? No dobra. No i jeszcze apteczka w zestawie. W sumie spoko rzecz. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. I mogę się teraz dostać tu. To świetnie. O, tutaj widzę, że potrzebujemy jakiś kluczyk znaleźć. No, kolejne goryle chyba przed nami się szykują, że gra nas ostrzegła. To wiecie co? Byśmy sobie zmienili może na tą strzelbę jednak. No. Wow, shit. Dobra, nie, jednak nie chcę strzelby. Jednak nie chcę strzelby, bo za dużo tego wszystkiego tu jest. Jednak za dużo. No co jest? Kurde, no. Widzę, że naprawdę niezła arena nam się zrobiła. No dobra, trochę zużyłam apteczek. I trochę amunicji do strzelby. Ale ta strzelba się tutaj akurat nie zdała. Zbytnio. Dobra, tak profilaktycznie. O, tu jest kluczyk. Dobra. O, proszę bardzo. Mogę to jakoś przeładować? Nie. No to nie. Zero jakichś niespodzianek? Zero.
Dobra, damy radę chyba to w ten sposób sobie zabrać. No i po robocie. Tego nie wsuniesz już dalej. To jest maks, ile mogę sobie pomóc, nie? No, dawaj, wciągaj to. No! A spróbuj mi zje... Och, no nareszcie. Wiecie co, przez chwilę zaczęłam wątpić, czy to faktycznie tak się robi. I jest szansa, że wcale nie. Ale jeżeli nie, to właśnie zbugowałam grę, nie? Witam. Klucz na balkon. I co, niespodzianka pewnie? No jasne. Chodź. Dobra. Ja przyjdę. No. Super. Zauważyłam, że nawet nie muszę robić tego całego przycelowania, a ja cały czas to trzymam bez sensu. Halo. Proszę cię. No, już widziałam, jak spadasz, nie? Dobra. Dostaniemy się w takim razie na balkon. Dokładniej tędy. Tam jest apteczka. Ach, już wiem. Ale to za moment dopiero się tam chyba dostanę. A jak nie, to pomyślimy za chwilę jeszcze też. Ale tak na 1000% dostaniemy się tam dopiero za chwilę. Z tego co pamiętam, to tam się wchodzi jakoś inaczej trochę. Albo ty, tam się wchodzi od drugiej strony. Dobra, tam bym się akurat chciała dostać, wiecie. Jakby się dało, to bym tutaj chciała zejść z powrotem. Tam się mogę powspinać i tutaj by się akurat przydało wejść. Tylko czy ja tam wejdę? Nie, nie tędy. Tu w ogóle tutaj naboje są. Tam można się dostać. Ale chyba to faktycznie dopiero później. Ale niemożliwe. Tu jest kolumna, ja mogę się po niej wspinać. No tu zaś nie wejdę. Kurde no. Ja pamiętam, że tam da się wejść na górę, nie? Na 1000% tam da się wejść i tam możemy znaleźć fajną rzecz. Na samej górze. Dosłownie tam, na tym. Ale jak się tam wchodziło? Ej, a gdyby tak... No tutaj mamy zbliżenie na to, nie? I tutaj sobie idziemy w tę stronę. Dobra, zaraz może wykombinuję coś. Tam nie sięgniemy tą linką. Tam się właśnie można też buje... Ty, a gdyby tak... Nie no, za daleko, gdzie? Chociaż... Nie no, za daleko, bez przesady. Zaraz coś spróbujemy wymyślić, bo może być tak, że potrzebuję wejść wyżej.
Ja się tutaj, wiecie, niepotrzebnie morduję aktualnie. Bo tam nie doskoczę. No to sobie weszłam. Męczę się aktualnie. Ale tak, jest szansa, że potrzebujemy po prostu wejść tutaj. Mamy klucz do balkonu. Ta, jest drabina, a ja się morduję. O, jest. Dobra. Teraz jesteśmy raczej na wygranej pozycji. Oj, jak najbardziej na wygranej. No tam są rzeczy, ale czy to jest to, co myślę? Nie wiem, ale tutaj... Dobra, tego może nie będę robić. Ło kurde, widzieliście to? Już widziałam, jak lecę, nie? Tam są rzeczy. Ty, a tutaj gdzie? Na tą kolumnę? O kurde, tam coś jest. Ty, to jest to, co ja chciałam zebrać. Ale mi się wydawało, że to jest gdzie indziej. Dwa pistolety, mamy to. Dobra. Czyli jednak się nie pomyliłam. Ale wychodzi na to, że tutaj muszę skoczyć. Przecież ja się zabiję. Ty, a gdyby tak sobie zejść i złapać się tego, a potem... Moment, bo tutaj jest haczyk. Nie no, lepiej by było iść górą, ale tędy nie doskoczę. Doskoczę do tego? O kurde, złapałam się. I co, teraz do tyłu? Nie. Tak czułam, że to nie zadziała. Okej, okay, moi drodzy, spróbujemy dojść troszeczkę przez inne podejście. To znaczy zbierając ten sekret, który mamy w tamtym miejscu. Tylko może tak się nie huś tej koleżanko. Troszeczkę za mocno się husiasz. Tylko zjedziemy trochę niżej. Dobra. Spróbujemy się dostać do tego oto sekretu. I tędy spróbujemy wejść później tam dalej. Na bank da się to zrobić inaczej. Ale ja nie będę tego testować. Okej, ten sekret się chyba sam zebrał z siebie. Tak, jak najbardziej. Dobra. I spróbujemy wejść sobie tędy. No i pięknie, nareszcie jesteśmy gdzieś dalej. Teraz byleby stąd, kurde, nie spaść, nie? Chyba nie w tę stronę. Trochę wyżej. A, dobra, nie tak. I tak, pięknie. I teraz tutaj. I świetnie, jesteśmy na samej górze. I teraz by wypadało zejść tu. I dostać się tutaj. Mamy kolejną amunicję, której niestety nie zbiorę i możemy iść w głąb. Tutaj może bezpieczniej. Dobra, widzę, że mogę zejść jeszcze niżej. Tutaj, co ciekawe, nic nie ma. A tutaj jest zawalone. No dobrze, to schodzimy. Tak, dla bezpieczeństwa. O, tak coś czułam. I przed nami jakieś wielkie pomieszczenie. No, ale już o tym wielkim pomieszczeniu dowiemy się czegoś więcej w kolejnym odcinku.
Moi drodzy, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film, bo sporo było faili, więc będę musiała to powycinać. No i co? I słyszymy się już w kolejnych materiałach z tej gry. Trzymajcie się i cześć!